faza główna rozpoczyna się 24 sierpnia, a kończy się klęską drugiej armii rosyjskiej generała Samsonowa 29 sierpnia. Tannenberg 1914. To oczywiście jest współczesny Stembark. Serial historyczny Mirosława Sochackiego. Opowiada profesor Wiesław Łach. Okolice między Olsztynkiem a Nidzicą, Wielbarkiem, Lasy Napiwockie, to jest właśnie teren tragedii dwóch korpusów rosyjskich, które zostały okrążone i prawie że w całości zniszczone. Część pierwsza. Geneza działań wojennych w Prusach Wschodnich, pierwsza wojna światowa, okrzyknięta po zakończeniu jako Wielka Wojna, ma swoje źródła w konfliktach między mocarstwami, które funkcjonowały w XIX wieku. Takie praźródło to jest przegrana francuska w 1880 roku. Okres późniejszy to szukanie momentu na odegranie się. Sytuacja pod koniec XIX wieku w Europie była dość trudna, wynikająca właśnie z gry interesów między Rzeszą Niemiecką a Wielką Brytanią, Francją, interesy między Austro-Węgrami a Rosją, a właściwie sprzeczne interesy na Półwyspie Bałkańskim. To wszystko powodowało, że właściwie mocarstwa czekały na moment, w którym na tyle będą silne, że interes własny rozstrzygnie się właśnie na polu bitwy. Należało stworzyć jakieś sojusze. Z postanowień rosyjsko-francuskiej konwencji wojskowej z 17 sierpnia 1892 roku. Rosja użyje sił zbrojnych przeciwko Niemcom w sile co najmniej 700 tysięcy żołnierzy, jeżeli Francja zostanie zaatakowana przez Niemcy lub Włochy poparte przez Niemcy. Natomiast jeśli Rosję zaatakują Niemcy lub Austria poparta przez Niemcy, Francja zobowiązuje się wystawić 1 300 000 żołnierzy przeciw Niemcom. Tutaj oczywiście dochodzi do dziwnych splotów i sojuszy, bo na przykład w XIX wieku Francja i Wielka Brytania to były państwa, które no, prowadziły przecież ze sobą wojnę, wojny napoleońskie, więc one były wrogie. Ale właśnie doszło do sojuszu Francji i Wielkiej Brytanii. Z postanowień układu francusko-brytyjskiego, tak zwanego Entente Cordiale z 8 kwietnia 1904 roku. Ustala się zakończenie sporów kolonialnych pomiędzy tymi państwami na obszarze Afryki i Azji. Francja otrzyma wolną rękę w Maroku, a Wielka Brytania w Egipcie i Sudanie. Do tego oczywiście także doszła Rosja. Z postanowień układu rosyjsko-angielskiego z 31 sierpnia 1907 roku. Dotyczy usunięcia sprzeczności interesów w Azji Środkowej. Pod protektorat brytyjski przechodzi Afganistan. Persja zostanie podzielona na 3 strefy wpływów – brytyjską, rosyjską i neutralną. No z drugiej strony oczywiście tworzy się front też dziwnych państw, no bo Austro-Węgry pokonane przez Niemcy w 1866 roku i pognębione przez jeszcze wtedy Królestwo Pruskie, jednak decydują się na sojusz z Niemcami. Do tego oczywiście jeszcze dochodzą Włochy, którym się obiecuje pewne nabytki we Francji, no i w późniejszym okresie Turcja, ale to już w czasie wojny. Fragmenty Trójprzymierza pomiędzy Cesarstwem Niemiec, Królestwem Włoch oraz Cesarstwem i Królestwem Austro-Węgier, zawartego 20 maja 1882 roku, odnowionego w Wiedniu 5 grudnia 1912. Umawiające się strony wzajemnie obiecują sobie pokój i przyjaźń oraz to, że nie wejdą do żadnego sojuszu lub zobowiązania skierowanego przeciwko jednej ze stron. Zobowiązują się odtąd we wszystkich przypadkach do wspólnego uczestnictwa w wojnie, aż do jej zakończenia. Umawiające się strony obiecują sobie tajność co do zawartości i istnienia tego paktu. Te sojusze były ściśle tajne. Wiadomo, że były jakieś zbrojenia, no ale jak konkretnie i w jakim kierunku pójdą te działania, to właściwie żadna ze stron do końca nie wiedziała. I tutaj faktycznie powstają plany. I w tych planach, w momencie,
kiedy Francja zostanie zaatakowana przez Niemcy, Rosja ma zaatakować Niemcy od wschodu i jak najszybciej po prostej linii zdobyć Berlin. Niemcy oczywiście orientują się w tych planach i w tych działaniach, jednak zastanawiają się, czy uderzyć na Rosję, czy uderzyć na Francję. W końcu jednak przeważa pogląd, że należy najpierw zneutralizować Francję, a potem zająć się Rosjanami. No ale dla Rosji, po to, żeby faktycznie wejść w państwo niemieckie, na tej drodze stoją właśnie Prusy Wschodnie, które są takim nawisem. Założenia są bardzo proste. Armia generała Samsonowa ma uderzyć z kierunku południowego, czyli na tej osi Mława-Olsztyn. Pierwsza armia generała Rennenkampfa ma uderzyć na osi Wilno-Królewiec, żeby zamknąć i zniszczyć armie, które będą broniły tej prowincji. Dla Rosji nie jest to cel podstawowy, ale oni chcą się zachować lojalnie i faktycznie przez cały czas potwierdzają w rozmowach z Francuzami, że kiedy nastąpi konflikt, to oni od razu właśnie ten plan zrealizują. Niemcy zakładają oczywiście uderzenie na Francję, zmuszenie do kapitulacji. Działania miały trwać około miesiąca. Natomiast wojska, te, które znajdowały się w Prusach Wschodnich, ich cel był jeden: nie dopuścić do przekroczenia przez wojska rosyjskie Wisły. I dużym atutem to jest właśnie fizjografia tego obszaru byłych Prus Wschodnich. Te jeziora, wzgórza, zalesienie, faktycznie był to teren doskonały do obrony. Tutaj założono, że obrona zostanie oparta o wielkie jeziora mazurskie. Zaczęto po prostu je fortyfikować. Przy czym próbowano temu przeciwdziałać ewentualnemu atakowi rosyjskiemu już właściwie od połowy XIX wieku. Świadczy o tym decyzja o budowie twierdzy Bojen. Decyzja o budowie twierdzy to jest 1842 rok. Oczywiście rozbudowano i budowano ją do początku XX wieku. Doskonałym atutem budowy tej twierdzy to jest właśnie umiejscowienie między dwoma jeziorami, czyli jeziorem Dargin, a jeziorem Kisajno. Praktycznie rzecz biorąc było to jedyne miejsce takie, w którym można było w miarę spokojnie przejść. No i tutaj w tym momencie ufortyfikowane stało się osią obrony. Oczywiście to nie tylko twierdza, no bo na bazie tej twierdzy zaczęto fortyfikować kanały, poszczególne przesmyki. Natomiast na flance była stara, porządna twierdza, czyli twierdza Królewiec, która miała nie dopuścić do opanowania w całości tej prowincji, a jednocześnie miała stanowić taki nawis na te wojska, które ewentualnie przeszłyby te wielkie jeziora mazurskie i chciałyby podążać dalej w kierunku Wisły. Zatkano także dziury, można powiedzieć, między tymi dwiema twierdzami, rozbudowując linię węgorapy. Tutaj fortyfikacje polowe, które przydały się po wygranej pod Tannenbergiem. No i na południu mamy taką pozycję szczytnieńską, dość ciekawą pozycję, która była oparta właśnie o zapory leśne, czyli schrony, które miały tworzyć taką kordonową pozycję, szczególnie przeciwko zagonom kawalerii rosyjskiej. Kto tej prowincji miał bronić? No oczywiście fortyfikacje bez obrońców nic nie znaczą, więc tutaj obrona tej prowincji oparta była o mieszkańców tych ziem. Były to cztery korpusy niemieckie, trzy liniowe, jeden rezerwy. Do tego załogi twierdzy Bojen, twierdzy Królewiec, do tego jedna dywizja kawalerii. W sumie siły około 100 tysięcy żołnierzy. Atutem tej armii właśnie było to, że doskonale znała teren. W tym terenie była mobilizowana i po prostu znała walory. Przeciwko tej armii miały wystąpić siły liczące około 200 tysięcy. No ale jeszcze nie ma pełnej gotowości. Dowodzenie i zaopatrzenie to
to była ta pięta achillesowa armii rosyjskiej. To zresztą dało znać o sobie już po paru dniach walki. A ponadto pośpiech spowodował, że faktycznie te dwie armie wkraczały na teren Prus Wschodnich w sierpniu 1916 roku nie w pełni zmobilizowane.